Cześć, z tej strony Daniel. Fajnie, że jesteście w RR Moto. W tym filmie pokażę Wam prawdziwe motocyklowe sneakersy. Przed Wami Revit Astro. Revit Astro nie wygląda jak but motocyklowy, prawda? To wygląda jak prawdziwe sneakersy. Generalnie, gdybyśmy tu zmienili metkę na Nike czy Adidasy, to każdy z nas by uwierzył, że tak, to są właśnie tego typu buty. Natomiast faktycznie są to buty motocyklowe, certyfikowane, bezpieczne. Revit stworzył produkt, o którym wielu motocyklistów jeżdżących na co dzień na motocyklach sportowych, w sneakersach, przypuszczam, że marzyło. I mam nadzieję, że kolejne sneakersy, które będę widział na Waszych nogach, przynajmniej będą właśnie takie jak Revita, czyli certyfikowane i bezpieczne. Jeżeli chodzi o wygląd buta, to już wiecie na ten temat wszystko, bo są to po prostu bardzo ładnie zrobione buty. Co ciekawe, występują w mega szerokiej kolorystyce, nawet w niebieskich kolorach, więc będziecie mogli sobie spokojnie dopasować takie buty do swojego motocykla. To, z czego składają się te buty na zewnątrz, to skóra nubuk. Mamy tutaj także bardzo duże ilości meszu oraz perforacji, ale ważne jest również podeszwa. Jest to podeszwa poprzecznie wzmacniana, bardzo gruba i sztywna, więc nie są to Air Jordany do biegania i skakania. Zdecydowanie są to buty do jeżdżenia na motocyklu. Zobaczcie sobie tą sztywność podeszwy i jakiekolwiek próby skręcenia jej są bardzo ciężkie. Ale to oznacza, że bezpieczeństwo naszej nogi, czy w zasadzie naszej stopy w tych butach również jest wysokie. Jeżeli chodzi generalnie o chodzenie w tych butach, czy jeżdżenie motocyklem, jak najbardziej na plus. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o ochronę, mamy tutaj specjalne wzmocnienie na nasze palce oraz nakładkę na dźwignię zmiany biegów, akurat w tym bucie, no ale są jakby symetryczne, więc to jest dokładnie ten sam materiał. Mamy także specjalną ochronę na naszą piętę, tak żeby się ona nie roztrzaskała podczas niechcianej gleby. Mówiłem Wam o poprzecznie wzmacnianej podeszwie, która jest bardzo gruba i przyjemnie amortyzuje. I mamy także ochraniacze na kostki. Tych nie widać na pierwszy rzut oka, dopiero kiedy zaczniemy macać, to faktycznie te buty są troszeczkę wyższe i mają tutaj specjalne, miękkie ochraniacze na nasze kostki. Sam but, chociaż nie jest wysoki, jest sztywny i ta sztywność będzie towarzyszyła nam cały czas, również przy wkładaniu i zdejmowaniu naszej stopy. Więc przygotujcie się na to, że aby dobrze je obsługiwać, to musicie część tych sznurówek mocno poluźnić, aby nasza stopa przyjemnie wchodziła do buta i była z niego ściągana. Po tym zabiegu jak najbardziej buty spełniają swoją rolę i one są wygodne, bardzo dobrze wyglądają i spełniają większy poziom bezpieczeństwa, niż byśmy się spodziewali po ich wyglądzie. Mamy tutaj również wentylację. I ta wentylacja występuje zarówno pod postacią paneli meszowych, to są właśnie te panele meszowe, które znajdziemy w różnych częściach buta, jak i perforacji w skórze. I to już jest ten element bardzo ładnie widoczny i to sprawia, że nawet jazda przy wyższych temperaturach, nawet w mieście, gdzie przeważnie ten przewiew jest niewielki, jest wystarczająca. Tutaj generalnie noga nie będzie Wam się pociła, pomimo faktu, że mimo wszystko są to skórzane sneakersy. O tym warto pamiętać. A skóra ma jednak to do siebie, że jest bardzo bezpiecznym produktem przy spotkaniu z asfaltem. Chodzi generalnie o tarcie po asfalcie. Producent nie zapomniał również o odblaskach i to jest właśnie ten element z tyłu, przy okazji z ogromnym logiem Revita. Buty występują w rozmiarze od 39 do 47, więc tych rozmiarów jest faktycznie dużo. I tak jak wspominałem, w różnych wersjach kolorystycznych. Jeżeli buty Revit Astro Was zainteresowały, chcecie sprawdzić aktualnie dostępną rozmiarówkę, kolorystykę i cenę, to link do tych butów znajdziecie pod tym filmem. A dla osób, które chcą te buty przymierzyć, porównać sobie również z innymi butami z tego segmentu, to zapraszamy Was do naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.